Awe, witam na kanale Surre 2.0. Jest ze mną Maced. Siema! Lokator oraz przyjaciel. Tak, ja jestem Maced, przyjaciel wszystkich. Jo. Swego czasu nagrałem trochę historii z życia na temat <coughs> pracy w legendarnej żabce. Pomyśleliśmy, jako że Macet również pracował w tej legendarnej żabce i to dzięki. to samej. i to dzięki niemu się tam znalazłem. Przepraszam. No. <laughs> Mam nadzieję, że jest mu przykro. Jest bardzo przykro. <laughs> jako, że oboje mamy z niej parę historii, gdzieś tak w okresie 2017-18 w moim przypadku. I chyba u Ciebie podobnie. No, ten sam rok. No więc jako, że mamy trochę takich kumpelskich historii z pracy w jednym miejscu śmiesznych, mamy nadzieję, że ten mały podcast żabkowy, żabcast e, umili wam trochę czas, podczas czego oczywiście siekanie cebulki. Czy co wy tam robicie? Może na rozgrzewkę, czy pamiętasz historię? Mnie nie obchodzi, jakie kto ma prawa. Oret, nie pamiętam, co, co się wtedy działo. Może sobie przypomnę, jako opowiesz część Gdy, historii. Ty stałeś wtedy na kasie i przyszła do ciebie pani, która coś tam chciała kupić. Aha. Małpeczkę. I załóżmy, Wszystko. że chciała płacić jakąś tam setką, a ty nie miałeś jak wydać. O, to często było. Dobra, bo my mieliśmy taki sposób. Ja nie wiem, czy tak naprawdę jest zgodnie z prawem, bo wydawanie reszty to jest w sumie taka umowa społeczna, podobno, że nie ma nigdzie w prawie tego, że ja muszę mieć jak wydać resztę, ale też nie ma nigdzie na temat tego, czy klient musi mieć odliczone. Prawda nie ma? Myślałem, że właśnie, że jest, że podchodzi z odliczoną i Teraz płatą. tak, w niejednej żabce widziałem nawet napis, że powoływano się tam na jakiś konkretny artykuł z kodeksu. No pamiętam, że generalnie tak naprawdę nie dotyczył on tego, żeby wydawać resztę. No ale powiedzmy sobie szczerze, jak wchodzisz do sklepu i ktoś ci się nawet powołuje na jak, jakąś podstawę prawną, to ty wchodzisz na lex.pl i sprawdzasz tą podstawę prawną za każdym razem. Zmierzamy do tego, że jeżeli jest szósta rano i sklep się dopiero otworzył, a wy chcecie sobie Zmienić banknot 500 zł, kupując jedną gumę, ma kulkę. gumę mambę to nie mówię, że życzę wam, abyście bosą stopą nadeptali na szyszkę ale powiedzmy, że nikt nie będzie po was płakał. Tak, w więc sensie... Traktowanie sklepu po prostu jak mennicy do tak, rozmieniania. To jest, nie? Zwłaszcza, że no jednak my pracowaliśmy no bardzo mocno w centrum Szczecina, więc bardzo często po prostu nie mieliśmy tych drobnych, żeby wydawać to Tak, wszystko, ponieważ nie... jeżeli nawet 10% ludzi ma mentalność, że kupi sobie małą rzecz, zapłaci dużym banknotem i sobie w ten sposób rozdzieli... No to już 10% to dużo. No, 10% to już bardzo dużo i to już od razu powoduje, że zaraz są komentarze, jak to? Żabka nie ma, jak wydać pieniędzy, to to co za sklep, no... Przepraszam, że taką samą mentalność, że kupię sobie bułkę za 100 zł, miało 50 innych ludzi. Tak, jakby no nie mamy tam powiedzmy na zapleczu nieograniczonej ilości drobnych. Oczywiście staraliśmy się zbierać drobne, co się udawało czasami. No ale w sumie nie zawsze był ktoś z kierownictwa, żeby mieć dostęp do tego hajsu, by sobie rozmienić też, nie? Czasami się latało do pobliskich jakichś tam lokali pytać, czy mają jakieś coś na rozmiance. Te -y często miały drobne, no. E, I tak i pośrednio też zmierzamy do tego czy... Czemu <noise> te ekspedientki tak zbierają te grosiki, jak ten smaug po Taak. prostu potem leżą w domu na tych mm, groszowych tyle, monetach? Tyle tak. grosików, których jestem winna I, i się na nich tak rozkładają. Tak, no po prostu tam często nie ma tego grosika. Jak będą wam ciąg... no, teoretycznie powinni wtedy wydać dwa grosze, nie? Teoretycznie, no ale... Serio? No teoretycznie tak jest, że chyba, po, no nie wiem, tak podobno powinno być, no ale... No, właśnie dużo rzeczy jest na zasadzie podobno. Podobno, no właśnie prawo w tych kwestiach jest nieprecyzyjne. Prawo. Strasznie jest nieprecyzyjne prawo w różnych kwestiach, ale też jest kolejna kwestia taka, że jeżeli gdzieś pracujesz, to robisz tak, jak ci każe szefostwo. No? Tak, a to, że My... bardzo często nie wiąże się z tym, że to jest zgodne z prawem, powiedzmy sobie szczerze. No żartujemy, no może się wiązać, może się nie wiązać, tak naprawdę ty sam nie wiesz, kto ma rację w końcu, bo klient się kłóci, że tak, tak. Że tak można, tak nie można i klient sobie coś mówi, szefostwo mówi inaczej i ty robisz to, co każe ci szefostwo, bo ty tu pracujesz i nie chcesz dostać w czambo. Zresztą... Skoro tu pracujesz, to znaczy, że lubisz mieć pieniążki i potrzebujesz mhm. pieniążki na przeżycie. No, zwłaszcza, że jak pracujesz w żabce, to raczej nie dlatego, bo tak bardzo lubisz obsługiwać meneli, którzy przychodzą po lubelską cytrynową setkę, tylko coś sprawia, że nie masz lepszej pracy. Nie jest oczywiście praca w żabce najgorszą pracą, jaką można sobie znaleźć na polskim rynku, bo to nawet nie była najgorsza praca, jaką ja miałem, ale no, zdecydowanie, żabkę bym zaliczył do tej gorszej połowy, jeżeli chodzi o moje doświadczenia. Nawet nie chodzi o to, że to ta konkretna żabka, bo jednak pracowałem w dwóch żabkach i w obydwu no, podobne problemy były, tak naprawdę. Że i klienci, i ten system, taki typowo żabkowy, jest irytujący, bo tu też przykład, jak prawo trochę jest bardzo przeciwko ludziom. Jak była jeszcze pandemia, był COVID, byli ci wszyscy antymaseczkowcy. Jak mnie oni irytowali? Mhm. Okropny typ człowieka, bo ja naprawdę nie rozumiem jak kawałek szmatki na ryju może dla kogoś być ograniczeniem wolności, ale okej. Okay. Jakby on, oni się o to srali bardziej niż Szkoci o utratę niepodległości za czasów Wolesa, nie? Wszyscy wiemy o co chodzi. <śm> no dobra, <śm> porównanie w stylu Maceda, czyli porównanie tylko dla mnie. W sumie ja byłem dotychczas pod wrażeniem, że dosłownie, że to klient przychodzi mieć odmierzoną kwotę. Tak. Ale mówisz, że to nie jest tak. Tak, że w sumie to jest taka rzecz, w prawie że w sumie nie jest do końca ustalone. Czy mm. ma mieć tą odliczoną. Powiedzmy sobie szczerze, no jeżeli ty nie jesteś w stanie wydać reszty, powiedzmy, bo po prostu fizycznie nie masz wystarczająco drobnych w swoim zasięgu, jakby no. No, nie masz skąd nawet wziąć tych drobnych. No to z pustego to i Salomon nie naleje. To co, wtedy za taką bułkę pięćdziesiątką będziesz wydawał? Że ktoś sobie kupi Kaiserka, a ty mu Kazimierza dasz jako resztę, bo to jest najdrobniejsze, co możesz dać? No oczywiście, że nie powiesz, że przepraszam, nie mam jak wydać i tyle, no. No. no ale tak mi się skojarzyło, że jak był COVID i byli antymaseczkowcy, no to my jako y, sprzedawcy, no bo ja wtedy jeszcze dalej pracowałem w handlu, no to y, między tymi lockdownami, no musieliśmy zwracać uwagę na przykład właśnie w centrach handlowych, bo ja wtedy centrum handlowe obsługiwałem, no to musieliśmy zwracać uwagę klientom bez maseczek, że no nie macie maseczek, powinniście je założyć, coś w tym stylu. Jakbym ja tego nie zrobił, a okazałoby się, że ten ktoś jest z kontroli, ja dostaję mandat. Teraz sobie wyobraźcie, że są ludzie, którzy oczywiście się pultają o to, tylko że zwrócisz im uwagę, że nie mają maseczki, bo nikt nie może wymagać ode mnie tego, że ja mam maseczkę i oczywiście ja nie mogę zmusić klienta do tego, żeby założył maseczkę, bo to jest niezgodne z prawem. No. Ale jeżeli ten klient no, jest u mnie w sklepie bez maseczki, to ja mam przesadne przecież, nie? Także w takiej sytuacji jestem między młotem a kowadłem, jak jest u mnie klient bez maseczki, bo tak czy siak ja mam przesadne. No, jakby teraz już chyba z tymi maseczkami to już. Już nie, totalnie nie, przecież nie, ale bo... jakby pokazuje to vibe, tak, z, jakim pokazuje vibe z... z jakim trzeba się mierzyć. Tak, no? bo to nie jest tak, że tego typu sytuacje dotyczą tylko maseczek i są tylko w czasie covid ale fajnie, że już z covid sobie poradziliśmy, że WHO już odwołało pandemię. <laughs> Teraz Polacy się nie boją tego wirusa, bo on jest w odwrocie. Tak, on jest w odwrocie. Wystarczy <grym> mieć ręce, nie? A w dodatku my tyle pijemy przecież jako naród, że my już jesteśmy zdezynfekowani od środka. To oh yeah. Cała ta dyskusja zaczęła się od tego, że poruszyłem temat, czy pamiętasz historię o tytule Mienie Obchodzi, jakie kto ma prawa. I no, to było w sumie tak. to pasuje do tej dygresji. I to było mocno. tak, że w zasadzie ostatnie 10 minut chciałem poruszyć ten temat. Przepraszam. Sponio, jakby tak musi być, jakby bez schodzenia. Dygresję, pie... tak, to bez nie było dygresji, tak. To nie byłoby. To było tak, że Macet stał wtedy za ladą, przychodzi pani, no i Macet nie ma jak wydać wtedy. No, no bo po prostu się. brakuje, brakuje pieni pieniążków. Takich nominałów, no i pani zaczyna coś tam mówić, że ona ma prawo, nie? ona ma prawo w domyśle tam, żeby, żeby jej rozmienić pieniądze tak, jak jej się podoba no bo przecież wiadomo, że sklep to jest mennica. Tak, my tam tak naprawdę mieliśmy schowane pod kasami fiskalnymi takie małe drukarnie banknotów i jak nam brakowało dziesiątek na przykład, żeby wydawać reszty ze setek to my drukowaliśmy oczywiście dziewięć dziesiątek ale wtedy gdzieś dziewięć dziesiątek w Polsce znikało jeżeli kiedyś wam znikło w portfelu 10 złotych, to jest możliwe że akurat padło na wasze 10 złotych w taki ale sposób. To jest teleportarka pieniędzy to jest bardzo fajna pralnia pieniędzy, ale co chciałem powiedzieć, no więc pani mówi że ona ma swoje prawa, w domyśle prawa właśnie, żeby jej wymienić te pieniądze na mniejsze, bo ona tu se, nie wiem, z setką płaci za małpkę. Ajde. I Macet na to mówi, że on podobno jako kasjer też ma swoje prawa. Na co pani odpowiedziała, jej nie obchodzi jakie kto ma prawa. Powiedzcie mi, co w takiej sytuacji zrobić, no bo chyba wszyscy się zgodzimy, że zabić to za mało. Mi się teraz skarżyła taka historia, to już było pod koniec, ja już byłem chyba wtedy na wypowiedzeniu. Obsługiwałem normalnie na kasie, no i było jakichś dwóch bardzo niemiłych panów. No, generalnie byli bardzo niemili, w którymś momencie już rzucili we mnie epitetem o treści śmieć. Że coś tam coś tam szybciej śmiecił. No to ja wtedy po prostu stwierdziłem, właśnie też nie mam pewności czy to nie jest na granicy prawa to co wtedy odwaliłem, bo ja po prostu wtedy przestałem ich obsługiwać. Że przestałem kasować, panulowałem cały paragon, o, zabrałem wszystkie rzeczy tak za lade jeszcze, żeby ich nie wzięli i no, panowie już, panowie nie robicie tu teraz zakupów. Znaczy ja nawet chyba nie powiedziałem wtedy, panowie, no bo wtedy już na pan dla, z, z nimi nie byłem, nie? Kurde, no, ja już was nie obsługuję. Może moja koleżanka, jeżeli uzna, że zejdzie z przerwy, to was obsłuży. Ona dała bardzo wyraźnie do zrozumienia, tyl tylko ruchem głowy, że no nie, nie, nie ma opcji. Ona tu je teraz sobie śniadanko, jej się nie przerywa śniadanka. No i sobie poszli, ale. A, jeszcze ja coś tam, że właśnie jak mnie nazwali śmieciem, ja wtedy powiedziałem, że no naprawdę jestem śmieciem, skoro jestem studentem, który sobie dorabia, nie. No i Ziomek do mnie rzucił tekstem, że on w moim wieku to już był magistrem, a ja, a ja do niego, magisterka w wieku 21 lat, ty się nazywasz Nikola Tesla? Hmm. <laughs> Jakby bardzo często się zdarzało, tak naprawdę, że ludzie bywali niemili. Skoro tak gadamy o tych niemiłych klientach, może pomówmy o miłych klientach. To jest myśl. O rety. no ile razy się dostało piwerko w ramach napiwku, że, klient, że jakiś klient albo klientka nam piwerko dała, żebyśmy sobie po pracy wypili, albo na przykład jakieś cukierki się dostawało, albo o, jak pracowałem akurat już nie w żabce, tylko w Best Mobile, to często dostawałem napiwki za usługi, które były u nas za darmo. I no potrafiłem tak dostawać dyszkę 15 zł. <grym> Ja sobie myślę o jakichś takich miłych sytuacjach holsonicznych. Pamiętam, była kiedyś taka sytuacja, że była jakaś klientka, która była smutna, wyglądała w sensie smutno. No i coś tam jej powiedziałem, żeby się coś tam uśmiechnęła. Nie, nie pamiętam, jak to, jak to ująłem, ale mam wrażenie, że jakoś to poprawiło jej humor. A innym razem to było tak, że z kolei ja miałem słaby humor, i ona powiedziała, że no a teraz ja jestem smutny. Ale to nie powiedziała tak wiecie wrednie tylko tak na zasadzie z przejęciem pewnym nie to była inna sytuacja i w sumie mi to tak odkwiło w głowie bo ja wiecie to było takie już wiesz masz zły humor jesteś zmęczony nawet nie patrzysz klientom na twarz po prostu skupiasz się na działaniu jak maszyna. Nawet nie zauważyłem z początku, że to była ta, ta sama osoba, nie? No i też słabo kojarzę twarze. Oj, bardzo no. <grystanie> Macet potwierdzi, bardzo słabo kojarzę twarze. Raz jedną osobę musiałem cztery razy pytać przy różnych okazjach, jak się nazywa. Ale skojarzyłem jakby z kontekstu, że to ta sama osoba. No i też jakoś mi to utkwiło w pamięci, że tak po ludzku do siebie hmm. podeszliśmy, nie? No i, no i nie mam pojęcia, gdzie teraz jest, ale mam nadzieję, że jest spoko. <grystanie> no. Jakieś sytuacje z żabki, miłe i niemiłe. Na przykład zdarzało się, że była taka starsza pani, która przychodziła, która mieszkała bardzo blisko i wiedzieliśmy, że mieszka bardzo blisko, mm? była stałą klientką. I była taka niepisana umowa, że jej jakby pomagamy. Nie traktujemy mhm. ją trochę w specjalny sposób. To była taka starsza pani, trochę niepełnosprawna, mhm. nie? więc jak ona przychodziła, to było jakby normalnie przyjęte, że ją traktujemy specjalnie, no. bo był, też była miła. Ta. No i jakby jej nosiliśmy jej koszyk nie, i jej wkładaliśmy, a potem jej trochę nawet pomagaliśmy to zanieść, bo to było bardzo blisko, faktycznie, mhm. nie. No i to było też takie no, no miło jakby z naszej strony, no ale jakby miło jest być miłym, nie? Mm. No jest to, jest to fajne. I kiedy ktoś ci, wiesz, potem mówi, że jesteśmy tacy, a tacy, to sobie myślisz, że a nie, nie jesteśmy, bo pomagamy starszej pani, i to też jakoś a. tobie pozwala łatwiej to wszystko przetrwać. No. Kurczę, miałem historię w głowie, ale mm. zapomniałem. <laughs> To jeszcze w takim razie dopowiem odnośnie jeszcze tego grosika, które jak mówimy ekspedientki żabkowe trzymają w stosach w swoich domach jak smaug i na nich leżą, tak jak takie smoki. Wiecie, praca w żabce nauczyła mnie, że są takie słowa, które nie mogą się pojawić razem w jednym zdaniu, bo jeśli użyjesz tych słów w jednym zdaniu, to wszechświat ma error. Wszechświat ma error i dla mnie takim, takim zestawem słów, z którym niestety się spotkałem, jest użycie w jednym zdaniu słowa grosz i orżnąć. O tak! O! I facet, któremu no, no, niestety musiałem być winny grosika, powiedział coś na zasadzie i było jak widać, wiecie, po mowie ciała, emocjach, że on, to jest, że on to mówi na serio, że żabka zawsze go orżnie na grosza i że jego to irytuje mocno. Orżnie na grosza. Dobra, czy, czy z tego typu śmiesznych sytuacji możemy, mogę opowiedzieć o czymś z Lombardu? Myślę, że dopuszczam. Dobra, jak, praco jak pracowałem w Lombardzie... I mieliśmy sporo Microsoft Lumi wtedy na sprzedaż. I one były po 299. No i był jeden klient zainteresowany taką Lumią. No i się zaczął targować, nie? No ile byście zeszli z ceny? I my tak zaproponowaliśmy, że no 290. A on, że nie. Ale 289 tak. I koleś się seryjnie z nami kilka minut kłócił o tą jedną złotówkę w tej cenie. Jakby no mówimy już o tu ocenie typu 300 złotych, jakby nie, wiedzia, nie wiem jaką dużą różnicę w ta złotówka robiła, ale dla nas to było zabawne wtedy yy, się kłócić o tą złotówkę. Jak kupił tą Lumię. O kurczę, to takiej sytuacji... No w sumie u nas, nie by... u nas w Żabce nie było czegoś takiego jak targowanie się. O Jezu, jakby, tak, już, no, u jakby nas... w Żabce było targowanie rety, się, tak. to tam ludzie tak by się targowali. O rety, yy. Ciągle. I tak byli tacy, którzy próbowali. Dobra, mi się też skojarzyła taka starsza pani cyganka, która zbierała u nas pod Żabką Pieniążki siedząc bardzo często z małą dziewczynką, a potem te pieniądze u nas, za te pieniądze u nas kupowała najdroższe szlugi. Pamiętam, że zawsze nie. kupowałam albo raski, czerwone setki w twardej codziennie. No, niestety, niestety, ale... Myślisz, jaki jest procent prawdopodobieństwa, że przeciętna taka żebrająca osoba faktycznie jest potrzebująca, kiedy idziesz przez miasto? Mm, jeden na pięć powiedzmy. Dobra, czyli cztery na 5 osób, które żebrają tak naprawdę nie są potrzebujące według ciebie. Zależy też, co rozumiemy przez potrzebujące. No jeżeli ja wiem, że ta osoba potem wyda to na alkohol, no to a... to nie jest potrzebujące, Tak, nie? a no nie żeby coś, ja, do... mnie do dzisiaj trochę boli serduszko, jak sobie przypomnę, gdy nasi żulek sobie żartowali, że wyrabiają lepszą dniówkę siedząc pod żabką, niż my siedząc w żabce. Pamiętajcie, kluczem do żebrania jest mieć śmieszny napis. Tak. To może wam kiedyś uratować życie. No i spot, w którym przemierza w miarę dużo osób. Tak, spot, w którym dużo osób was spotyka. Tak. <laughs> Dobra, imprezy masowe w naszej żabce, no bo jednak centrum, no to jak była w centrum jakaś impreza masowa, no to nasza żabka zmieniała się nie do poznania. Trzeba było przemeblować cały sklep. Zgadnijcie, kto musiał go przemeblowywać? Nie? No. Po to, żeby na przykład zamiast wyspy z jakimiś chipsami i innymi tego typu rzeczami, była wyspa e, cała czteropaków. Cóż, imprezy masowe mi się kojarzą z tym, że wyobraźcie sobie wieżę z puszek piwa, wyższą od was, szeroką tak jakbyście rozłożyli ramiona. Kilka takich na całym sklepie trzeba ustawić i to zejdzie w ciągu dnia, bo będzie takich tyle klientów ile normalnie wyrabiacie w tydzień. Nie? E, więc imprezy masowe w tego typu sklepach, zwłaszcza jeżeli to są sklepy w ruchliwych miejscach, to kryć się generalnie. To trzeba lubić. Okej, okay. czy możemy poruszyć temat Ukraińców? O, Rety, dobra. Ukrai Przypominamy, że to są czasy, kiedy jeszcze nie było wojny, tak. jeszcze, czyli Ukraińców było ponad milion mniej niż teraz. <laughs> tak, były to trochę inne czasy, był to trochę inny klimat i absolutnie nie mamy wobec żadnego narodu ani przedstawicieli żadnego narodu jakichkolwiek wątów, ale no, Ukraińcy są kwestią, nie? <laughs> Choćby bariera językowa. Tak, nie? właśnie chyba największym problemem zawsze była ta bariera językowa, bo niby język tak bardzo podobny do polskiego, ale jak oni przychodzili do Żabki i zaczynali mówić po ukraińsku, i oni mówili po ukraińsku mniej więcej z takim tempem, z jakim ja teraz mówię po polsku. Po którymś takim osobniku mogłem już czuć lekką irytację, że ja nie wiem o co tym ludziom chodzi, bo ja po prostu nie rozumiem ani słowa, nie? No bo jednak, jak obsługujesz, tak, nie wiem, z 700 klientów w ciągu dnia, z 50 z nich to są ludzie, z którymi po prostu nie jesteś w stanie się dogadać, bo, nie, bo oni nawet nie próbują się z tobą dogadać. Oni po prostu mówią do ciebie w swoim języku, licząc na to, że ty ich zrozumiesz. Jak święty Wojciech tysiąc lat temu jechał ewangelizować Prusów, to miał taki genialny pomysł, że zamiast weźmie tłumacza, to będzie do nich mówił powoli i wyraźnie to go zrozumieją. No, słabo wyszło, ucieli mu łeb, nie? No, ale potem Bolesław Chroby ładnie przehandlował jego relikwie. No, jego ręka w zamian za koronę, nie? Mm, nie. <grych> ten z Wojciecha to była Mówię... taka panna na wydaniu. <grych> Na wojciechach ten kraj stoi. No. Co tam jeszcze? Oprócz tego, że właśnie, no, jeszcze osoby mówiące po ukraińsku bardzo szybko, oczekujące, że ich zrozumiesz, dożyć do tego jeszcze co jakiś czas jakichś Niemców? A jak już oni nie znali angielskiego, no to już rzeczywiście prosiłem o pomoc kogokolwiek innego, no bo ja niemieckiego nie znam. No, i do tego dorzuć Polaków, którzy są wredni, co jest gorsze niż. Tak, myśl... to jest. Jeżeli my jedziemy po Ukraińcach, my dużo bardziej jedziemy po Polakach, tak, żeby tak. to było jasne. Zreszt zresztą ja bym wolał wrednego Ukraińca niż wrednego Polaka, bo z wrednym Ukraińcem wtedy po prostu się zazwyczaj nie mogę dogadać. <laughs> i tak, tak nie rozumiem, co on do tak, mnie mówi. Tak, zawsze mogę to sprowadzić, że ja po prostu nie rozumiem, co on do mnie mówi. A jak tak rodak, to bardziej a boli. Jak, a jak rodak, to już po prostu o tyle boli, że to jest po prostu, wiesz, osoba, która mówi w tym samym języku, co ty, więc jak koleś ma do ciebie problemy, to to wszystko co do słowa zazwyczaj rozumiesz no bo jak się czasami okazuje to są różnice językowe między Polakami tak no. i do tego dorzuć właśnie często to właśnie zmęczenie nie? tak, to była no bardzo męczenie. i to jest wszystko, i, <gry> i bardzo wiele innych rzeczy i to jest właśnie ta mieszanka, która powoduje, że właśnie gdzieś tam człowiek zaczyna taką pracę z filozofią, że ja to uważam że kasjerzy to powinni być uśmiechnięci więc będę takim uśmiechniętym, pozytywnym kasjerem no i potem virtuti militari temu, któremu który na... po roku będzie dalej który nie? po roku naprawdę <gry> będzie twardo się tego trzymał, no i przyznam że ja, na przykład, no, sobie mogę powiedzieć, że często zachowywałem się wredniej niż naprawdę musiałem. I potem ja, miałem ja takie... też. Ale może przywołam jakąś sytuację. To była jakaś taka dziwna sytuacja, że przyszedł ojciec z synem, no i mieli napakowany koszyk. No i ten ojciec położył koszyk na ladzie i powiedział do swojego syna, że teraz pan kasjer weźmie ten koszyk i nam to przekasuje. I ja zrobiłem wtedy. Rzecz, która była dla mnie instynktowna, czyli powiedziałem mu, że nie, to tak nie działa. I jakby ojciec się wkurzył, oczywiście. Nie, nie dziwię się, że się wkurzył, ponieważ on w tym momencie planował. Nauczyć czegoś swojego syna, mianowicie, że pan kasjer zrobi to za nas, więc w tym momencie podważyłem jego autorytet przed jego synem, kiedy planował nauczyć swojego syna. I nie ukrywam, na jego miejscu też bym się wkurzył, gdyby kasjer mi tak zrobił, ale yy, sądzę, że nie uczy syna dobrych rzeczy, ponieważ jeżeli masz koszyk pełen rzeczy, dobra, różni kasjerzy różnie powiedzą, różnie też zależy od wielkości lady, ale nasza lada była mniej więcej takiej wielkości. Niewielki parapet w sumie. Tak, w sumie niewielki parapet. On mi kładzie w tym momencie koszyk. Ja muszę sobie ten koszyk wziąć za ladę, bo nie mam, nie mam miejsca, żeby ten koszyk trzymać na ladzie i jednocześnie z niego wyjmować produkty, kasować je, kłaść je obok gdzieś, żeby nie wkładać ich znowu do koszyka. Więc muszę go sobie wziąć za ladę. Muszę fizycznie sięgnąć po niego ręką, wyciągnąć no. rękę, koszyk pełen towaru sobie znieść na ladę, żeby sobie wszystko przekasować. A potem, nie wiem, włożyć to klientowi ponownie do koszyka? Sam nie wiem, to jest tak. Hmm. Y w tamtej sytuacji przy tym jaka duża była ta lada znacznie bym bardziej wolał, żeby klient po prostu ze swojego koszyka, ze swojej strony lady po prostu mi wykładał towar w miarę, no. tak żebym ja mógł przekasowywać i w miarę ten towar fizycznie od oddzielać, tak aby było jasne, dobrze tu są przekasowane, nie przekasowane no wiadomo, hmm. że to są takie małe rzeczy i nie, nie z każdym nawiążesz taką telepatię tylko z drugiej że strony, że tak to tutaj działa ale ten ojciec dosłownie uczył swojego syna z mojej perspektywy Czegoś, czego nie chciałem, żeby go, go uczył, bo on nie uczył go dobrych postaw. No więc instynktownie podważyłem jego autorytet przed synem. I ojciec się wkurzył i mówił do mnie, oczywiście nie, od razu schodząc z mówienia na pan, przecież to jest twoja praca. No bo z perspektywy takiego klienta, no bo to jest, to, to jest drobiazg. Tylko, że z takich drobiazgów no, składa się 8,5 godziny pracy takiego żabkowego kasiera. Pamiętam jak raz byłem bardzo zmęczony, bo to był jakiś intensywny dzień. Już było tam powiedzmy 40 minut do zamknięcia Ale mm -hmm. było bardzo dużo ludzi to, to mogło być nawet jakiś czas jakiejś takiej większej imprezy mm -hmm. Bo pamiętam, że bardzo późno Była bardzo duża kolejka w sklepie Ja już byłem zmęczony, ja już leciałem na tym autopilocie Byle do końca, nie? No. Okay, dzień dobry, dzień dobry, proszę bardzo Dzień dobry, dzień dobry i przekasowuję, wiecie? No i puściły mi nerwy, bo mówiłem Zapraszam do kasy, bo były w tym momencie dwie kasy otwarte mówiłem zapraszam do kasy, zapraszam do kasy i tam następny facet w kolejce który tam miał być, on sobie, on sobie gadał on sobie gadał i mi puściły nerwy wtedy, po prostu z tego całego zmęczenia mm -hmm. powiedziałem zapraszam do kasy ile mam powtarzać, po prostu na cały sklep i wszyscy w, wszyscy w ciszę ale ja to bo... często bywało akurat, że tak. ktoś takie coś robił tak. I <laughs> ale po ty, prostu... naj, ty, ty najrzadziej ty no ja zawsze na... byś ja... najmilszy u nas na sklepie ja najrzadziej, bo mi długo nie puszczają nerwy, ale jak puszczą to wszyscy się boją nie? Bo to, bo tak, jest tak, tam... ty jesteś tego typu osobą, że ty jesteś zawsze milusi Czu taki czuły człowiek, serduszko, ale jak się wkurzysz, to już wszyscy, no się przejmują tym. Tak, to jest wiesz, jak nie przeklinająca osoba, przeklinij, wszyscy tak. są jak, jak, jak łotr. Tak, jak ten cichy chłopak w klasie się odezwie. <laughs> To, to też była trochę bardziej też rozbudowana kwestia, że ja wiedziałem, że on rozmawiał z klientką, którą, która była czarnoskóra i ja wiedziałem o niej, że ona nie mówi po polsku, bo była kilkukrotnie, mhm. nie? Więc to też była taka trudna sytuacja, że nawet do niej nie mogłem zawołać. Nie musiałbym wołać po angielsku czy coś takiego. Mhm. To była taka, wiecie, ja chcę po prostu skończyć tę pracę, wykonać ją dobrze, czemu no. ludzie mi to utrudniają. Zmęczony byłem i po prostu zszedłem. Powiedziałem, schodzę na przerwę. Nie, nie pytałem, czy mogę zejść na przerwę, po prostu mówię, schodzę na przerwę, ale też Mimo wszystko był w tym jakiś miły akcent, bo pamiętam, że jak jakaś pani, którą mijałem, jakaś taka młoda, mhm. powiedziała, żebym lepiej zszedł. Ale nie mówiła takiego, wiecie, wrednie, no lepiej zejdź, psychopato, nie? Mhm. Tylko jakby w pogłosie, po pogłosie no, tak po po ciała, widzisz, że, że, się że, ludzie, że ludzie nie widzą ciebie, że Jezu, jaki szajbus nagle zaczął krzyczeć na sklepie, mhm. nie? Tylko widać, że ktoś jest naprawdę zmęczony i ta osoba to zauważyła i powiedziała to z takim, z takim przejęciem. Mhm. I to są bardzo małe rzeczy, ale ona dosłownie to rzuciła, nikt tego nie słyszał poza mną. Ale gdzieś to zostaje w człowieku, nie? Ostatecznie poszedłem, jak się wkurzę i wszyscy się mnie boją, to po minucie już mam takie, dobra, zeszło to ze mnie, no. Nie? i No i wróciłem i już znowu kasowałem. Akurat podeszła właśnie ta czarnoskóra klientka, ale też podeszła do tego zaskakująco pozytywnie, powiedziała tak, zażartowała, please don't shout, ale tak, tak, tak żartując i... Skurzyłem się, ale zaskakująco pozytywnie to wszystko no. się obróciło, bo jakby ludzie skumali, że nie jestem wariatem. No. <laughs> Mi się teraz kojarzyło, no bo ja często pracowałem na pierwszych zmianach, i akurat my mieliśmy prawie codziennie dostawy, i za te dostawy odpowiadałem ja. Mimo rozwalenia sobie mniej więcej też w tamtym czasie kręgosłupa, to i tak odpowiadałem za te dostawy. No, akurat mi się znowu odezwało: jestem na chorobowym, właśnie muszę leżeć w łóżku ciągle. He, he, he. Najlepsze chorobowe ever, bo żadna grypa, żaden. Mam leżeć wygodnie przez tydzień, nie? No ale dobra. Ale jak już zrobiło się dostawy i tak dalej, to około 12 i tak wchodziły obowiązki na kasie, ponieważ. Trzeba było jeszcze oczywiście rozłożyć słodycze i tak dalej. Czyli... Yy, dobra, to nie ja robiłem. Używałem daltonizmu jako wymówki, że nie że mi się źle, że mi się mieszają kolory tych wszystkich gumi, batoników. No ale dobra, natłok obowiązków. I akurat tak koło 13 się rzucali nam uczniowie pobliskiego technikum. Akurat wielu z nich moi znajomi, przecież tam kurczę, był jeden typ, który był z mojego rocznika i raz nie zdał, więc on był tam wtedy w klasie maturalnej, a ja w pracy, nie. Dużo znajomych tam chodziło wtedy do szkoły. No i oni bardzo chętnie przychodzili do nas na te hot dogi, a hot -dog równa się. O tak, o tak. Jezu, hot -dogi. I właśnie teraz tak. Ja Widmo. do dzisiaj, jak, przychodzę do żab jak ja przychodzę do żabki jako klient i je jestem w kolejce i ktoś przede mną zamawia hotdoga, to ja mam ochotę tą osobę po prostu. Jak jesteś pracownikiem w żabce, to masz na 8,5 godziny pracy obowiązków na jakieś 12 godzin zazwyczaj. System pracy w żabce w ogóle jest zrobiony tak, że jako kasjer, ty musisz mieć jak najwięcej obowiązków. Ja mam teorię, dlaczego to tak działa, i teraz tak. Raz na dwa tygodnie po pierwsze masz zmianę promocji. Ogarnięcie tych wszystkich cenówek, jak nie masz gilotyny do papieru, a my nawet chociaż mieliśmy gilotynę pap do papieru, to z jej nie korzystaliśmy, no to wycięcie tych wszystkich cenówek to jest pół zmiany dla jednego pracownika. Potem jeszcze weź je wszystkie porozkładaj po sklepie. Zdejmij stare. Jeszcze weź zwracaj pod uwagę klientom, że te promocje to dopiero od jutra są i mogliby czytać uważ, dlatego ja na przykład jak wchodzę do sklepu, to ja patrzę, jak jest cena z promocją, od kiedy jest promocja i do kiedy, bo często też zapominają zdejmować te rzeczy. Ja się nie dziwię, bo jak ja wchodzę do takiego ogromnego kerfura, to ja się nie dziwię, że ktoś mógł nie zauważyć jednej cenówki na tak ogromny sklep. Plus jeszcze chyba tak przynajmniej tak na 2, 3 do 4 tygodnie Zmiana fejsów na półkach. No, po prostu przemeblowanie całych półek, no cały dzień stracony tylko na to, żeby ci pudliszki stały inaczej. Tak, jakby ktoś do tej żabki w ogóle po to tak naprawdę przychodził. Przecież te żabki przewidują, że ty będziesz mieć trzy czy cztery słoiki tych pulpetów i może ci jeden zejdzie w ciągu tygodnia, tak naprawdę. Przecież do żabki to ludzie przychodzą tak naprawdę tylko po alkohol. <śmiech> <śmiech> Nie no, dobra, to wiadomo, no, żabka convenience 100 od wszystkiego i. No, powiedzmy sobie szczerze, co najlepiej schodzi w takim sklepie? No, piwo i słodkie napoje, tak naprawdę, i słodycze. A tak to, no, kto normalny idzie do żabki po wędliny i ser? Tylko osoba, która jest zbyt leniwa, żeby pójść do sklepu mięsnego albo do biedronki, bo kupi tam dosłownie ten sam ser dwa razy taniej, nie? Jakby żabka to jest po prostu sklep ostatniego wyboru. To kiedyś mi ktoś powiedział, że gorzej już jest ty tylko iść kupować na stację benzynową. Także właśnie. tak, no i są te wszystkie kontrole z Żabek, że przyjeżdżają kontrole tam, powiedzmy do nas, to chyba z Poznania przyjeżdżali. Mhm. No i masz te kontrole, i oni tam przydzielają punkty, że o, jak tam rzeczy na półkach, jak tam sprzedaż koszyczka, bo musimy jeszcze wciskać te rzeczy z koszyczka, oczywiście, bo klient jest za głupi, żeby samemu się domyślić, czy on potrzebuje tego batonika, czy nie. A, bo w ogóle, dlaczego się zmienia te położenia na półkach? Ktoś mi zwrócił uwagę, że to jest po to, żebyś nie był zbyt przyzwyczajony jako klient do tego, gdzie leżą takie pudliżki, byś sobie poszukał tych pudliżek i w międzyczasie znalazł inne rzeczy. Fajnie, spoko! Tylko nadal mówimy tu o sklepie Convenient Store. Kurczę, oni nie zmieniają położenia tego na półce nie wiadomo jak. Oni każą ci to przesunąć na półkę o dwa miejsca, bo pojawia się, nie wiem, jakiś nowy smak polpetów albo nowy smak yy, ciastek, i nagle masz ogarnąć, jak w miejsce, gdzie ci się zmieszczą może ze trzy fejsy, hmm. zmieścić pięć fejsów z różnymi smakami ciastek, bo musisz mieć wszystkie. No, generalnie to jest moment, w którym uświadamiasz sobie, że przydałyby ci się takie moce, o których mówią ci wszyscy fizycy, kiedy wspominają o prędkościach przybliżonych do prędkości światła, że wtedy już czas o przestrzeń się zagina i nagle wszystko się spu... bo byłbyś w stanie zmieścić te pięć ciastek w miejsce trzech ciastek potem przychodzi ten kontrol i ci nabija te punkty i ty nie masz ułożonych tych ciastek tak jak trzeba i ci odejmują te punkty i potem taki agent bo w ogóle w tym całym systemie od tego ukraińca który pracuje za trzech za jedną piątą najniższej krajowej do tego pana na samym szczycie zielonego mastera żabki kermita wielkiego ostatni bos żabki tak ostatni bos żabki kermit wielki to generalnie osobą, która ma najbardziej przesłane w tym całym systemie jest agent. Ten typ, który bierze franczyzę i zostaje właścicielem sklepu na franczyzy y, żabki. Zacząłeś od hot dogów, powiedziałeś, że... No, wkurzają mnie osoby zamawiające hot dogi w żabkach y, do dzisiaj. Tak. Po pracy w żabce byłoby dla mnie jakimś y, niesamowitym złamaniem tabu, jakimś takim niesamowitym moralniakiem, żeby w żabce zamówić sobie hot doga. To ja... byłby moralniak. Problem z hot jest taki, że okej, okay, jeżeli nic się nie dzieje na sklepie, to nawet spoko sobie machnąć hot doga. Zawsze jakaś y, miła odmiana. Zawsze jakieś coś. Ty, 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 Ale jakoś tak dziwnie trafem rzadko jest tak mało obowiązków, żabce. problem nie jest był... to, że to jest jakieś wkurzające samo w sobie proces. A nawet zdarzy się, że klient pochwali technikę robienia hotdoga. moje hotdogi były bardzo szeroko chwalone przecież, nie? O tak, to jest, mi to jest miło usłyszeć, że wow, ale pan tego hotdoga tak, zrobił. Tak, do, w dodatku, no kurczę, ogólnie hotdog spoko o tyle, że właśnie miało się przerwę od, od robienia rzeczy, które były inne. Nie wiem, od wykładania tak. towarów na półce, ale z drugiej strony miałeś zawsze z tyłu głowy, że ty masz jeszcze te inne rzeczy do zrobienia i ty powinieneś teraz latać po tym sklepie jak flash i wszystko to ogarniać. Mi się też teraz przypomniał, jak my mieliśmy remont naszej żabki, i dzień po tym remoncie przyszedł pan o, Żół. Tak. Oddać ci butelkę. Przecież to nawet nie był. To nawet nie, chyba nie był Żół, to był chyba jakiś zwykły koleś. Ale to było tak, że. Może pamiętacie, że dawniej żabka była, miała inne logo. To nie był taki ciemnozielony, tylko taki jasnozielony i mi się osobiście wtedy bardziej to podobało. Mhm. Faktycznie żabka była w logo, bo obecnie w logo żabki nie ma żabki, jest tylko taki pseudo-uśmiech. No, mi się dużo bardziej podobało to poprzednie i kiedy myślę o żabce, to w dalszym ciągu mam przed oczami jakby tę no. zwierzątkową żabkę, bo ona była tak charakterystyczna. No i jak myśmy pracowali, to ta żabka przechodziła remont i to było tak, że było otwarcie. Wielkie otwarcie nowej żabki, zapraszamy. Nawet były portal z balonów. Dzień otwarcia żabki po remoncie. Przychodzi facet, wymienić butelki, a u nas było, że no trzeba mieć tam chyba paragon i tak, tak dalej. Ale w prawie każdym sklepie, tak. albo na wymianę I albo tak na mówię, paragon. No, proszę bardzo, na wymianę na paragon. on, no, ja tu wczoraj kupowałem. Czajcie? No. Sklep był tydzień albo dwa tygodnie nieczynny, ja tu wczoraj kupowałem. I teraz, czy on kłamie, czy po prostu ma efekt Mandeli, nie? W każdym razie głąb. No. <laughs> ale śmiesznie, ale śmiesznie. I, i, I jeszcze powiem z tym portalem, bo mam wrażenie, że o tym nie mówiłem wcześniej. To było tak, że był ten portal właśnie przed drzwiami. W sensie wiecie, łuk, łuk z balonów. O, takich tam chyba biało-zielonych, biało ustawiony, no ale on miał być tylko jeden dzień na dzień otwarcia. No i kiedy nadeszła już godzina 23. No to należało ten łuk usunąć. No i jakoś przypadło to na mnie. I mój pierwotny plan polegał na tym, że wezmę taki wielki nóż. Pójdę jak psychopata, wyjdę przez żabkę i zacznę przebijać balony. Niestety, kiedy zacząłem to robić, bardzo szybko zdałem sobie sprawę z poważnej luki mojego planu. Mianowicie była godzina 23 w środku miasta, a ja nożem przebijałem masowo balony. I zdałem sobie sprawę, że. No hałas prawdopodobnie nie powinienem tego robić, ale obok stała grupka kolesi i oni zobaczyli, co ja robię, że przebijam balony i oni stwierdzili, o, dobra, przebijamy balony, i koleś podszedł do jakby drugiego, jakby od nogi tego łuku, mm -hmm. nie? Jakby podszedł do łuku od drugiej strony i zaczął rozwalać te balony y jakby głową. Bior brał balon w ręce i rozwalał go głową, brał następny i balił go głową. Bo zobaczył, że ja rozwalam je nożami, no. więc się dołączył. Dobry ziomek. Co tu się dzieje, ale uznałem, że chyba mój plan, żeby przebić balony nie działa, więc po prostu je odciąłem i je ściągnąłem, i jakby w dwóch rękach trzymałem właśnie ten łuk. Mm. Miałem nad sobą łuk balonów żabkowych no. i tu wstawię właśnie zdjęcie, jakby jestem z tym łukiem, to był fajny moment. No. Miło całkiem okay. wspominam. Przypomniała mi się zabawa, którą wymyśliłem w żabce. Jest to zabawa, którą można robić praktycznie tylko w miejscu, gdzie jest roller na hot dogi. Oh. Zabawa polega na tym, że kiedy macie już czysty roller, najlepiej żeby był czysty, tuby się kręcą i macie zdjęte wszystkie parówki, no to jako że ten roller dalej się kręci, powiedzmy że cały kręci się w jedną stronę, no to zaczynacie robić wieże. Wieże z różnych przedmiotów, które znajdziecie i staracie się zrobić jak największą wieżę, żeby przejechała całą długość rolera. Parę razy pomiliłem sobie w ten sposób wieczór. Raz przyszedł klient, jako że to był jakiś młody typuś. Pomyślałem, że pokażę mu to. Wiecie, coś na zasadzie świrowania z klientami. I takie: Ej, Pantera patrzy. I zrobiłem szybko wieżę, która przejechała przez drugość rolera i miałem takie: "Ta-da", Byłem jak ten uśmiechnięty wąż, któremu w pańcie dorysowano <laughs> rączki. Hello! da! A klient takie: Co, to już? O, okej, okay. <laughs> fajnie. Czy jakieś jeszcze mamy wspomnienia żabkowe? Mikrohistoria. Stoję na jednej kasie. Koleżanka z Ukrainy stoi na drugiej Klient jej daje drożdżówkę Do przekasowania Żeby wbić drożdżówkę musisz wpisać drożdżówkę na kasie Albo I... wpisać kod, którego najpewniej nie znasz Którego najpewniej nie zna Bo co ja jestem kasierka, która zna kod na kajzerkę No nie, no właśnie, nie, nie byliśmy Nie, byli... nie myślicie o mnie aż, aż tak dobrze No i m, koleżanka się pyta mnie Pokazując na drożdżówkę Co to jest A ja mówię, no to jest drożdżówka, wpisz I tak po chwili zdałem sobie sprawę, co właśnie <laughs> powiedziałem to, to jest drożdżówka, pisz to, nie? No. Takie, o kurde, dobra, podchodzę i jej to wpisuję. No. Nie? Ale tak, Ma poprawka, ta koleżanka była Rosjanką. Ona mm -hmm. chyba nawet nie znała ukraińskiego. Możliwe, możliwe. Bo ona była z Krymu i jeszcze ona w ogóle potem wyjechała chyba na studia do Rostowa. Możliwe. Nie wiemy gdzie teraz jest, mamy nadzieję, że dobrze sobie radzi. Tak, ja mam taką nadzieję. <grym> tak. Ja mam nadzieję, że wszystkie osoby w tej historii, nawet te, które nas wkurzyły, dobrze sobie teraz radzą. Wszystkim dobrze życzymy. To, że nas wkurzyły nie znaczy, że im źle życzymy. Czas już minął, nie? Czas minął, wszyscy byliśmy wtedy innymi ludźmi. Pamiętam, że były opinie Google'a na temat naszej żabki o. i pamiętam, że wszystkie były z kategorii jedna gwiazdka. I wszystkie były z kategorii właśnie narzekanie na, no bardzo na nas, że właśnie typu, no bo tu co to ma być, że nie sprzedają alkoholu osobie pełnoletniej, no bo jest podejrzenie o zakupu osoby nietrzewiwej lub nieletniej. Ale o tym już było u ciebie na filmie. Tak, no się o tym y, rozpowiadałem, <grym> że Ta. ludzie myślą, że jeżeli im nie chcesz sprzedać, bo masz podejrzenie, że jest wśród nich osoba nieletnia, bo nie okaże ci, <grym> nie okaże ci dowodu i tak dalej. Jeżeli jako kasjer przestrzegasz prawa, to ludziom to się nie mieści w głowie, dla nich jesteś wredny. A to ty bardzo ryzykujesz. Jak mówiłem, jeśli sklep straci koncesję, to prawdopodobnie wszyscy idą na bruk, a tobie jeszcze dowalą karę i będziesz mieć zakaz pracy w handlu do końca życia. Bo sprzedałeś piwo nieletniemu. Tak, a jeszcze nasza szefowa miała taką sytuację, że ona pracowała w sklepie i ten sklep stracił koncesję właśnie przez to, że ktoś kupił tam piwo osobie nieletniej. I że potem to, te osoby nieletnie spisywała policja, i było, że no skąd mieliście alkohol. No, z tego sklepu tutaj pan Żul nam kupił. No pan żul wam kupił, ale w tym sklepie, w tym sklepie sprzedano alkohol, który trafił na, do nieletnich, i pyk, nie ma koncesji, nie? Cały sklep się wali, nie? A taki, taki Sa kasry. Sam powiedziałeś plac, że w zawsze się kupuje alkohol i napoje. Dobra, jak wchodzisz w ogóle do żabki, to co zajmuje większość miejsca na półkach? No masz taką ściany piwa, potem pół ściany napoje. Z czego spora część z tego to woda, ponieważ okazuje się, że najwyraźniej wszyscy Polacy mają kijowe wodociągi. Większość miejskich wodociągów ma lepszą jakość wody niż woda butelkowana tak naprawdę. Co najwyżej to wasza spółdzielnia yy, nie dba o was. Pamiętam, że raz była akcja, że jeden koleś sikał się na sklepie. O, było coś takiego, ale nie wiem czy ja byłem wtedy na zmianie. Ja pamiętam jak do, jak do dzisiaj ten mocz na podłodze. Ależ my zachęcamy do pracy w żabce, prawda? Słuchaj, ja bym nikogo nie zachęcał do pracy w żabce. Jeżeli masz do wyboru pracę w żabce albo w jakimkolwiek innym sklepie, to wybierz jakikolwiek inny sklep. To jest od razu ci powiem. Głównie dlatego, bo żabka to jest sklep typu convenient. Czytaj, to nie jest tylko sklep. Ten sklep jeszcze jest przy okazji gastronomią. O ile dobrze kojarzę, to chyba żabka jest obecnie największą siecią gastronomiczną w Polsce. Więc gastronomia, no bo masz kawę, hot dogi i hmm. małe posiłki. Żabka w ogóle, ogólnie, jako marka, stara się mimo wszystko odejść od obrazu, przychodzisz głównie po alkohol, że wiesz, no bardzo zniechęcać do siebie tą żelerską stronę y, klienteli, no. a jak najbardziej zachęcić tych, wiesz, klientów typu biurowce i tak dalej. Także masz y, sklep, gastronomię, pocztę, no bo jeszcze musisz ogarniać paczki. Generalnie ogarnianie tych paczek to jest właśnie często też, nawet w małej żabce, to, to jest oret y, hardcore czasami ze znalezieniem jakiejś paczki. Niedziele niehandlowe same się nie schandlują. O te niedziele w ogóle się też pracownicy biją, bo każdy chce iść na niedzielę, bo niedziela lepiej płatna. Jeszcze oczywiście kwestia tego, że musisz mieć praktycznie oczy dookoła głowy i najlepiej ogarniać cały monitoring 20, na 24 na dobę tak naprawdę w sklepie. No, ale też, no kurcze, nie będziesz patrzeć w każdym kierunku naraz, no bo nie, nie będziesz, nie skupisz się na wszystkim. No i ta zmiana fejsowania, bo przecież klient, jak mu przełożysz te podliszki dosłownie dwa miejsca obok, 20 centymetrów obok, to rzeczywiście dłużej się będzie zastanawiał nad tym, gdzie są te podliszki, i więcej kupi. Rzeczywiście dużo więcej się zastanowi. Totalnie zmieni to jego obraz na zakupy, nie? Co tam jeszcze? Dorabki czasami przychodzili ogarniać rachunki. To bardzo spowalnia pracę, właśnie. No, jak jako... czasami ludzie przychodzą opłacać prąd Tak nie, żabce. Tak, więc no, jak ludzie przychodzą robić przelew, no to ore, ty kolejka ci się od razu robi, i więc ludzie się wkurzają w tej kolejce. No, generalnie, żabka to jest sklep od wszystkiego, więc ty jako kasjer jesteś człowiekiem od wszystkiego. Więc, jeżeli już chcesz pracować w handlu, to albo wybierz jakiś nie wiem, albo jakiś sklep specjalistyczny. Powiedzmy, interesujecie elektronika, to idź do Xcoma albo do RTV-AGD. cię kosmetyka, to idź do Rossmana. Interesujecie żywność, to nawet idź to nie wiem, Biedronki, do Lidla. Tam stawiam, że lepiej się traktuje pracownika niż w Żabce. Tak naprawdę tego nie wiemy, tak naprawdę ale nie zakładamy. Wiemy, ale zakładamy, że tak jest, no. Mam nadzieję, że w komentarzach pojawi się trochę historii ludzi, którzy też swoje niejedno przeszli. Czekam na te osoby, które stwierdzą, że tutaj nie było, nie, nie było absolutnie nic hardkorowego, wszystko normalnie. Ja wam pokażę prawdziwą hardkorową historię, czekamy na ciebie. Wiesz, yy, wystarczy wejść na chyba jestem kasjerem? Jest, nie wiem, nie pamiętam, czy to strona, czy grupa na Facebooku, ale jestem właśnie na kilku też grupkach tego typu. No, ludzie czasami srogimi historiami się dzielą, uh -huh. ale no to ma, miały być nasze historie z żabki, a nie. <laughs> ale istnieje coś takiego można uh -huh. sobie również poszukać. Także nie polecam pracy w żabce, nie polecam być agentem, jeszcze, ba jeszcze bardziej nie polecam brać żabki właśnie we franczyzę po prostu wszyscy uznajmy, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Wszyscy po prostu chcemy załatwić swoje sprawy. Wszyscy chcemy załatwić swoje sprawy, ale bądźmy po prostu przy tym mili i nie utrudniajmy ludziom ich obowiązków swoimi problemami. Zarówno kasjerzy, żeby nie utrudniali i żeby klienci nie utrudniali. Zwłaszcza starajmy klienci. się, starajmy się sobie. No ale mimo wszystko, klientów zawsze będzie kilkuset, a kasjerów będzie kilku, więc no powiedzmy, niestety... że klienci mają tu przewagę liczebną, więc. Ale tak, mamy nadzieję, że te historie były ciekawe. Może wzbudziły ekscytację o oh, je, pójdę do pracy na kasiera, wreszcie się w życiu coś ciekawego będzie działo. Może i tak jest. Więc dziękuję, Macedzie, bardzo. Jak dobijemy do 10 lajków uh. pod tym filmem, zacznę wrzucać przed końcem 2027. Podejmijcie wyzwanie. Trzymajcie się. Siemanko, uszanowanko.